Okrągły podcastu. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, padając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w kolejnym odcinku Okrągłego Podcastołu. Przed chwilką usłyszeliście taką nową sygnałówkę, o której opowiem więcej w dalszej części audycji. A właśnie, na początek opowiem o tym, co w ogóle będzie w audycji, bo może was nie zainteresuje żaden temat i nie będziecie słuchać do końca. Nowy konkurs, podcastowy odcinek marca 2017. To na początku o tym powiem. Rozstrzygnięcie konkursu dla słuchaczy. Słuchaczy, podcastowy odcinek lutego 2017, to będzie drugi temat. Trzeci temat to nowy komunikator do nagrywania rozmów audio. No myślę, że to was zainteresuje, wersja beta yy, i będzie kilka słów na ten temat. Kolejna rzecz to nowe funkcje w programie, w planowanym ios 10.3 10.03 bodajże. Yy, o tym troszeczkę opowiem. Co udało mi się znaleźć w internecie. Powstała grupa na Facebooku dla nauczycieli i zainteresowanych podcastami w szkole. I się bardzo szybko rozwija, już jest chyba 30 osób, czy 20 parę. Także warto zajrzeć. O kursie podcast w 7 dni oczywiście nie zapomniałbym opowiedzieć, bo kurs dzisiaj się rozpoczyna, ale to nie znaczy, że nie można jeszcze dołączyć. Wprawdzie na wersję VIP już nie, ale są jeszcze pojedyncze filmy i wersja do samodzielnego. Do samodzielnego przeprowadzenia przez siebie. Właśnie, i potem po tym temacie będę mówił o sygnałówce, o nowej sygnałówce od Music Radio Creative, za którą bardzo dziękuję. Na koniec jeszcze wspomnę o studiu podcast, w którym teraz nadaję na żywo. Możecie po prostu na żywo uczestniczyć w nagrywaniu tego podcastu. I na koniec jeszcze parę takich, oczywiście, informacji, które warto będzie, warto się dowiedzieć. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Okrągły podcastu. No, jak słyszycie, to nie wszystko tak zupełnie jest na żywo. Ja sobie potem wyciszę tą sygnałówkę środkową w pewnym momencie i będzie mnie słychać. No teraz, pewnie, właśnie już, jak słuchacie w podcaście gotowym, no to właśnie tak to. Tak to słychać. Natomiast można zobaczyć sobie, jak to robiłem w studiu podcast. Ja myślę, że przez tydzień spokojnie to wideo, to nagranie będzie dostępne. Facebook, strona, Facebook, strona studio podcast. Nowy konkurs, podcastowy odcinek marca 2017, właśnie ruszył. Znajdźcie sobie w notatkach do dzisiejszej audycji linka blog.podcasty.info tam najnowsza audycja okrągłe podcastu i znajdziecie właśnie link do głosowania. Gorąco zachęcam, bo to jest wielka przyjemność przede wszystkim dla podcasterów, że ktoś na nich głosuje, na ich odcinek. Przypominam, że nie głosujemy na podcast cały, tylko głosujemy na konkretny odcinek a te odcinki są wyłonione w drodze też głosowania przez zgłaszane są przez podcasterów w akcji, która nazywa się Poniedziałek z podcastem. Dzisiaj właśnie trwa taka akcja, ale to już będą kwietniowe odcinki. I potem słuchacze, wchodząc na stronę w ruchu, słucham podcastów, lajkują te odcinki, które im się podobają. No i te, te które uzyskają najwięcej lajków, zostają podcastem tygodnia. A wszystkie zgłoszone w tej akcji poniedziałek z podcastem. Odcinki trafiają na zestawienie, które na koniec miesiąca, pod, już po końcu miesiąca, właśnie udostępniane jest do głosowania. Zajrzyjcie na tą stronę i zagłosujcie wybierzcie ten odcinek albo który pamiętacie, albo który no tam dzięki temu, że są te adresy, wszystkie, no to można łatwo trafić do, do tego odcinka i posłuchać. Tworzy się w ten sposób też fantastyczna lista, taka archiwalna na bieżąco tworzona tych odcinków, które zostały zgłoszone przez podcasterów do, do tej akcji. Także myślę, że to naprawdę warto się w to zaangażować, bo jest to duża przyjemność i dla i dla was, dla słuchaczy i dla podcasterów, którzy zgłaszają sobie te, znaczy zgłaszają nam, słuchaczom te swoje odcinki podcastów. Okrągły podcastu. Druga rzecz, o której opowiem dzisiaj, to rozstrzygnięcie konkursu dla słuchaczy podcastowy odcinek lutego. Troszkę się wpakowałem w ten konkurs, bo myślałem, że to tak łatwo pójdzie, bo firma Studio zaproponowała, że przeznaczy nagrodę. Dla słuchacza, dla jednego ze słuchaczy, ja powiedziałem, że w drodze losowania wybierzemy tego słuchacza, wydawało mi się to najbardziej logiczne i naj, naj, najprostsze. Okazało się, że to jest bardzo skomplikowane, bo nie wolno sobie losowania robić. Losowanie to jest jednocześnie niestety związane z pewnymi aspektami prawnymi to się robi od razu gra hazardowa i z tego musieliśmy zrezygnować. Dlatego napisałem do wszystkich uczestników tych głosujących e-maila. No, chyba sporo osób przegapiło tego e-maila, bo wcześniej obiecywałem, że nie będę wysyłał e-maili na, na te e-maile, które podacie w trakcie głosowania, no ale niestety byłem zmuszony, żeby poinformować o tym właśnie, o tych zmianach. I konkurs polegał na tym, żeby umieścić na swoim lolu tekst na temat podcastów, dlaczego podcasting jest fajny, i żeby uzbierać lajki do tego swojego wpisu. I wyobraźcie sobie, że pojawiła się tylko jedna odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź na 90 parę osób, które zgłosiły się, znaczy które brały udział w tym konkursie, tylko jedna osoba odpowiedziała. No i właśnie ta osoba wygrała fantastyczne słuchawki. Może pokażę Wam, jak one wyglądają. Tutaj do kamery mogę pokazać, ale oczywiście jak one wyglądają, to możecie sobie zajrzeć ewentualnie na stronę studio dotykaj.pl/com, bodajże, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, w każdym razie takie słuchaweczki ładnie zapakowane trafią do Małgorzaty Trznadel. Gratuluję Ci Małgosiu jeszcze raz, bo już raz gratulowałem na, na grupie, że wygrałaś te słuchawki. Jeszcze czekam tylko na kontakt, adres do Ciebie, żeby wysłać te słuchawki. Także gratuluję. W kolejnym konkursie jeszcze będzie jedna nagroda, bo dostałem od firmy Olympus Książkę. Wyobraźcie sobie, że książkę dostałem od firmy Olympus. Książkę z reportażami. Także bardzo ciekawa nagroda. Szczegóły będą oczywiście ogłoszone w grupie. W ruchu słucham podcastów. No to tyle, jeśli chodzi o drugi dzisiejszy temat. No i od razu przechodzę do kolejnego tematu, którym jest nowy komunikator do nagrywania rozmów audio, czyli no, ogólnie popularnie się mówi, że taka alternatywa dla Skype'a. Po co nam te alternatywy, prawda? No bo jednak Skype już jest troszkę starym narzędziem. Chociaż ostatnio, jak rozmawiałem z Izabelą Russell, no to już mówiłem o tym, że przekonałem się, że to wcale nie znaczy, że to narzędzie stoi w miejscu i wydaje mi się, że całkiem, całkiem dobre efekty można nadal uzyskać. Natomiast jest tam mnóstwo. Rzeczy niepotrzebnych podcasterom, to znaczy na przykład, po co nam wideo, prawda? Wideo nam jest nie tak bardzo potrzebne, nie jest niezbędne do rozmowy, na, do rozmowy przez internet, i dlatego powstają nowe komunikatory. Między innymi już omawialiśmy w grupie podcast, jak to się robi: Zencastra. Zencastr to jest taki bardzo nowoczesny i fajny, bardzo przyjemny komunikator do nagrywania rozmów. A właśnie niedawno Wojtek na grupie Podcast Jak to się robi zgłosił nowe nowy taki, nowy takie narzędzie, które nazywa się cleanfeed.net. Jest, wyobraźcie sobie, jeszcze bardziej uproszczoną wersją Zencastra. Bardzo podobne jest do Zencastra. Jeśli chcecie zobaczyć screenshoty. To zapraszam do obejrzenia ich w notatkach do audycji blog.podcasty.info. I zapoznajcie się z tym z tym komunikatorem, bo naprawdę wydaje się być no, czymś minimalistycznym, ale zupełnie wystarczającym do tego, żeby nagrywać takie rozmowy przez internet. Ja od dawna byłem zwolennikiem raczej rozmawiania na żywo, to znaczy w cztery oczy. Nawet nagrywam audycję, która nazywa się W cztery uszy. I spotykamy się w studiu, spotykamy się na żywo i rozmawiamy, i wtedy to z tego jest tworzona audycja. Ale, ale ponieważ te opóźnienia, bo najbardziej przeszkadzało mi to, że w czasie rozmowy są opóźnienia, to znaczy ja coś mówię za chwilę, a dopiero po kilku sekundach dostaję odpowiedź, to trzeba potem montować, z tym jest dużo problemu, poza tym dzięki temu traci się taką ciągłość, taki flow wypowiedzi i to mi bardzo przeszkadzało, ale w tej chwili po tych doświadczeniach z tymi nowymi narzędziami i z nowym Skype'em, który już dużo lepiej działa niż kiedyś, no, może, może zachęci mnie to do tego, żeby prowadzić również takie rozmowy na żywo przez internet. Ale co będzie dalej, testujemy, bo to jest wersja beta oczywiście, to nie jest wersja jeszcze skończona. Na razie jest bezpłatna, więc można sobie po prostu korzystać do Później prawdopodobnie będzie takie ograniczenie, że na przykład tylko 15 minut można nagrywać bezpłatnie, bo w tej chwili wszyscy producenci różnych narzędzi, no tak, nas troszkę rozpieszczają. A w wersji beta w ogóle można nagrywać unlimited, czyli tyle czasu, ile się chce. Ten komunikator zapewnia to, że połączenie jest peer-to-peer, -peer, czyli komputer z komputerem, i to naprawdę daje dobre efekty, jakość dźwięku naprawdę jest rewelacyjna. Słuchaliśmy tych nagrań, które zrobione są i możecie posłuchać na stronie podcast Jak to się robi w naszej grupie. Są próbki na SoundCloudzie, także można posłuchać jak to brzmiało po prostu już po nagraniu. Cały czas nagrywam na żywo i chyba ktoś mnie obserwuje. Mam nadzieję, że że się nie obrazi, bo jesteś tutaj w tej chwili pod czterema kartami innymi, ale na końcu, jak już zamknę wszystkie tematy, o których miałem powiedzieć, to Wrócę do tych komentarzy. Także, jeśli ktoś ma ochotę o coś zapytać, to na końcu audycji bardzo chętnie zajrzę do komentarzy i zobaczymy, czy tam w ogóle coś jest. Jakiegoś lajka takiego latającego tutaj widziałem. No, bardzo mi miło. W każdym razie, kolejny temat. Myślę, że zelektryzuje wszystkich posiadaczy iPhone'ów. I urządzeń z iOS-em, ponieważ w najnowszej wersji, która chyba jeszcze się nie ukazała, ja nie mam iPoda, więc nie wiem, nie mam, o ile tutaj lajków poleciało, bardzo dziękuję, bo to, to jakoś tam pod, pod spodu wylatuje, także widzę, jest nowa wersja iOS 10.3, w której będą różne dodatki do aplikacji podcasty. Więc wyobraźcie sobie, poczytałem troszeczkę po angielsku, wprawdzie, no i na temat dodatku urządzenia, którego nie mam i nie używam. I, I często mam problem, jak komuś muszę wyjaśnić, jak tam podcasty się, jak, jak się słucha podcastów na, na, na iPhone'ie. No, ale dowiedziałem się takich rzeczy, że na przykład, słuchając. Jakieś, jakiegoś podcastu, będzie można bardzo łatwo wysłać linka do tego podcastu, osobie przez SMS-a i jakiemuś, o jakiejś osobie, z którą się chcemy podzielić tym, tym podcastem. Będzie też tak zwany widget, czyli będzie lista ostatnich podcastów, które subskrybujemy, i w formie widgeta będzie widoczna. No ja jestem przyzwyczajony do Androida. Takie widgety to nic specjalnego według mnie w Androidzie, a w iOSie to chyba jest jakiś poważny krok naprzód. W każdym razie, firma Apple już chyba ponad półtora roku temu zaczęła rozmawiać z podcasterami. I podejrzewam, że to jest jeden z pierwszych efektów, to już chyba drugi taki efekt ta zmiana. Bo pierwsza zmiana to był, to był taki podcast, jak to się nazywa? Podcastsconnect.apple.com. To jest takie miejsce, gdzie podcasterzy mogą zarządzać swoimi podcastami, jest bardzo przydatne. Mi się bardzo przydaje. I druga. Druga taka jaskółka, o, świadcząca o tym, że te rozmowy z podcasterami przynoszą wymierne efekty, no to właśnie chyba jest ta zmiana w systemie operacyjnym iOS 10.3, która jest zapowiadana. Jeśli ktoś wie coś więcej na ten temat, to bardzo proszę w komentarzach, żeby umieścić te informacje. Ja chętnie dokładnie się temu przyjrzę. Może pożyczę od Bartka iPhone'a, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No ale telefon to jest coś takiego, co rzadko wypuszcza się z ręki. Także nie sądzę, żeby to szybko nastąpiło. Ale jeśli ktoś z Was korzysta i coś wie więcej na ten temat, no to fajnie by było, jakbyście się, jakby się mógł z nami wszystkimi podzielić. Okrągły podcastu. Grupa dla nauczycieli i zainteresowanych podcastami w szkole. Powstała taka grupa, ponieważ kilku nauczycieli zapytało się, a gdzie są jakieś scenariusze lekcji na temat podcastingu. I to zupełnie niezależnie, zupełnie nieznane sobie osoby. Więc skoro zacząłem gromadzić takie pytania, no to stwierdziłem, że warto może założyć taką grupę. Psz, przecież to nic nie kosztuje. I jak się ktoś będzie chciał, to się dopisze. Jak się będzie chciał, to się wypisze. Okazuje się, że już jest ponad chyba 20 osób, czy no, może 12, może 20. Zainteresowanych, którzy się dopisali do tej grupy. Tam można znaleźć również, no, już rozmawiałem z Izą na ten temat podczas warsztatów w studiu Wikiradia i troszeczkę informacji uzyskałem. Na przykład, nauczyciele chcą wszystko, żeby było za darmo. I to jest zupełnie zrozumiałe, dlatego że trudno na, uczniów narażać na jakieś koszty. No i. Taką ścieżkę dla uczniów do stworzenia własnego podcastu bardzo szybko przy pomocy smartfona stworzyłem, to znaczy znalazłem rozwiązanie na to, ale nie będę Wam tutaj zdradzał, co to za rozwiązanie. Jeśli macie ochotę się dowiedzieć, to zajrzyjcie na stronę podcast w szkole. Podcasting w szkole. Link oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji. Gorąco zapraszam. No i kolejny temat to kurs podcast w 7 dni. Dzisiaj właśnie ruszyła kolejna druga edycja, poprawiona. Jest znacznie więcej dodatków i myślę, że mogą Was zainteresować. Zwłaszcza, że ciągle pojedyncze filmy można kupić po prostu w tym kursie, ale można również kupić wszystkie filmy naraz i wtedy jest zdecydowanie taniej. Także zapraszam na stronę, którą znajdziecie w notatkach. Za dużo nie będę mówił na ten temat, bo już mówiłem, ale pakiet VIP już jest wyczerpany. Natomiast są jeszcze pakiety SAM, czyli do samodzielnego wykonania przez kursantów wszystkie filmy m, krok po kroku i plus dodatki oczywiście i pakiet sel Czyli selections, czyli takie wybrane filmy, które można sobie samemu wybrać, które, które, które tematy najbardziej Was interesują. Do tego pakietu Cell to ja będę dodawał pewnie po jednym dodatku, wybranym też. Także jeśli macie ochotę się podszkolić, czegoś więcej dowiedzieć, to zapraszam na stronę, która, której adres jest w notatkach, oczywiście. Musiałem pobrać sobie tutaj jeszcze jeden plik, bo teraz właśnie przechodzimy do tematu nowej sygnałówki, którą otrzymałem od Music Radio Creative, czyli no, od Izy tak naprawdę, i Michaela Raselów bardzo mi się spodobała. Przestraszyłem się na początku, że ona będzie taka bardzo jakaś, nie, taka typowo radiowa, ale. Okazało się, że miałem kontakt bezpośrednio z Aleksandrem, któremu niniejszym dziękuję za to, że wysłuchał moich uwag. Powiedziałem, że właśnie nie chcę, żeby ona taka była, żeby, żeby on tak zapowiadał I, i wysłuchał tych moich uwag. No i dostałem sygnałówkę, której możecie właśnie teraz posłuchać. Ja ją tutaj spróbuję włożyć, bo ta sygnałówka, którą słyszeliście w dzisiejszej audycji na początku, to ja ją troszeczkę. Jeszcze zmontowałem z takim moim pomysłem, no bo nie mogło zabraknąć Ksaweriego Jasińskiego na początku, skoro no, mamy do czynienia z tą rewolucją rzeczywiście. Ale posłuchajcie, jaki efekt, jaką sygnałówkę dostałem bezpośrednio od IZY, od firmy Music Radio Creative. Okrągły podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. No, tak brzmi poważnie, i prawdopodobnie będę korzystał właśnie z tej sygnałówki. Przepraszam, że tutaj na żywo teraz troszeczkę Wam w uszy pewnie uderzyło, ale jak widzieliście, Hindenburg od razu zareagował, od razu poprawił tą głośność. W nagraniu podcastu oczywiście tego nie będzie słychać, już będzie wygładzona, super dopracowana wersja. W każdym razie są polskie głosy. Aleksander jest jednym z nich, Irek jest drugim z nich. Możecie sobie wybrać taki głos i zamówić taką profesjonalną sygnałówkę na stronie. Music Radio Creative. Jeśli ktoś nie umie tego sam robić albo chce, żeby to wyglądało bardzo profesjonalnie, tak jak mniej więcej słyszeliście. No można tam posłuchać oczywiście innych propozycji, możliwości tej firmy. To zapraszam właśnie na tą stronę, która oczywiście w notatkach na stronie blog.podcasty.info. No, i na koniec jeszcze zaproszenie do studia podcast na Facebooku. Studio podcast przez K pisane. Tam są wszelkie informacje na temat warsztatów, seminariów. Facebook Live się odbywa we wtorki o godzinie 20. Zapraszam gorąco. Dzisiaj to takie niezapowiedziane zupełnie live, bo m, nagrywam audycję. Jest godzina za 15 Druga W południe, za chwilkę, obrobię do końca ten podcast i umieszczę go. W rss no i będzie oczywiście na stronie blog.podcasty.info. Ciekawe dla mnie doświadczenie, żeby nagrywać na żywo i pokazać Wam, jak to się robi. Jeśli macie ochotę na to, żeby było więcej takich live'ów na Studio Podcast. No to dajcie znać, bo opracowałem system, jak to robić. Mam nadzieję, że ta transmisja jakoś tam trwa, że nie ma z tym problemów. O tej porze nie powinno być problemu. Dopiero wieczorem zaczynają się problemy tutaj z internetem. To już chyba wszystko zupełnie. Za chwilkę zajrzę jeszcze do tego live'a, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś komentarze. Jeśli są komentarze, to za chwilkę powrócę. Przypomnę tylko jeszcze o tym, że można oczywiście dodawać swoje podcasty do katalogu na pod. Podcasty info, slash czy ukośnik, katalog. I tam e, można znaleźć również najnowsze podcasty, które inni zgłosili. Także to automatycznie się dzieje. Ja tego nie sprawdzam, tylko po prostu patrzę od czasu do czasu, czy ja wiem, RSS jest poprawny, czy, czy są jakieś problemy, jak ktoś próbuje dodać swój podcast. I czasem sam dodaję cudze podcasty, bo tak też można, jeśli znacie jakiś podcast, którego tam nie ma w katalogu, to. Zapraszam gorąco. Ten katalog niestety nie jest tak dobry jak inne katalogi od strony technicznej. Już od jakiegoś czasu zamrożone zostały prace nad tym katalogiem, ale swoje funkcje pełni nadal. Można wyszukać wiele ciekawych audycji, do czego gorąco namawiam. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.com.